Siemano, witam Was dzisiaj ze sklepu Wędkarz Pro. Jest ze mną Klara. Cześć wszystkim, dzień dobry. Chcieliśmy Wam przedstawić takie top 5 kołowrotków marki Robinson. Wydaje mi się, że chyba takie najlepsze perełeczki, o których warto powiedzieć 3 zdania. Tak, myślę, że to są kołowrotki, które każdy zna, każdy się o nie pyta. I to są kołowrotki, które muszą być w dobrym sklepie wędkarskim na półkach. To co, zaczniemy sobie może od kołowrotków federowych, jako że metoda i generalnie feder króluje chyba wszędzie wśród dokładnie wędkarzy. Tak, dokładnie tak. Feder Fan. Feder Fan. Największy tutaj przygotowałem sobie z całej gamy, bo mamy chyba od 3000 czy 4000. Czwórka i piątka. Mhm. Tutaj mamy na pośrednią wersję Feder Fana 4006, uzbrojony w 2 klipsy i w hamulec typu Quick Drag. Bardzo szybko wystarczy zmienić dosłownie jeden ząbek i mamy już duży opór na kołowrotku. Bardzo fajna, szybko składana rączka, więc nie musimy gmerać przy nakrętce, gdzie często się zdarza, że oczywiście gubimy, przychodzą do nas klienci, czy da się to dostać. Musimy dzwonić po serwisach, po potrudach, oczywiście robimy co możemy, ale dostajemy. Ale tu ci przerwę i warto wspomnieć, że wszystkie z tych 5 kołowrotków mają ile lat gwarancji? 5. Także kupujcie. Powiedz jeszcze mi odnośnie tego Feder Fana, jak oceniasz go wagowo, bo jestem ciekawa twojej opinii. Wiesz co, to jest 300-400 gram, 400 gram tak mniej więcej wychodzi katalogowo, ale generalnie nie odczuwa się go jakoś bardzo dobrze, równoważy z wędką wagę i powiem szczerze, użytkuję go już od początku roku. Tak. I jest bomba. Żeby nie było, że cukruje słodze, naprawdę jest petarda. Tak jak mówię, dosłownie jednym przesunięciem, kliknięciem hamulca fajnie można już zmienić opór i zupełnie inaczej czujemy walkę z rybą. To prawda. Okej, okay, drugi kołowrotek federowy, również nowość na 2021 rok, Feder FD. Tutaj mamy troszeczkę inny design, trochę mi na pierwszy rzut oka przypomina ten design z naszego Harami, ale wiadomo, jest to kołowrotek federowy, bardzo się podoba, bardzo się sprawdza. Przy tym kołowrotku już mamy troszeczkę lżejszą wagę, także jest to wyczuwalne w porównaniu do Feder Fana. Gdzie mamy prawie taką samą nawłoć puli, tak? To jest dokładnie ta sama. Tak. No i przede wszystkim tu mamy już 10 łożysk, także tutaj już jest ta praca znacznie, znacznie lepsza. Płynniejsza, po prostu nie słychać tego kołowrotka. Maślana praca to jest przy tym pikuć, powiem szczerze. Nie wspomniane było jeszcze o Feder Fanie, cofniemy się tutaj troszkę. Tu mamy 6 łożysk, tak? W porównaniu do tego kołowrotka. Tutaj tak. Czuć taki troszeczkę opór przy tym kręcie, tak? Że musimy go wprowadzić ten obrót, a tutaj dosłownie tak. Sam się kręci. I oczywiście w zestawach mamy szpulę. Tak. Dodatkową szpulę, jeśli dobrze kojarzę, jest płytsza. Tak, smary chyba jeszcze są. Dwa takie dodatkowe, także jest ubezpieczony na najbliższe. Przy tym Feder FD, tak. I przy Harami, do którym niedługo dojdziemy również. Dokładnie. Myślę, że tutaj już możemy przeskoczyć sobie na kolejne dwa cukiereczki typowo do spławiczka. Ostatnio bardzo poszukiwany i często pytacie o Concept Match. Bardzo mocny kołowrot. Contest. No dobrze, nie doczytałem. Analfabetyzm. też ładna nazwa, może wykorzystamy. Co trzeba powiedzieć, bardzo silny kołowrotek, bo aż 12 kg. 3500 wielkość, no i tutaj również mamy 10 łożysk. Naprawdę bardzo płynna praca, dosłownie sam się kręci. Tak, mamy tylko w jednej wersji właśnie rozmiarowej. Na razie te 3,5. Zobaczymy, jeżeli się sprawdzi, bo również jest to coś, co wyszło tak naprawdę w 2021 roku, to będziemy to pewnie rozszerzać, bo już pytają się od ciut coś większego. No powiem szczerze, mam nadzieję, że niedługo zainstaluję go do swojej wędki i sprawdzę. Ale co jeszcze powiem, ma 2 klipsy, co też ostatnio jest bardzo często pożądane w kołowrotkach spławikowych. A jest mało tych kołowrotków z podwójnym klipsem. Tak, muszę powiedzieć, że słysząc z zaplecza w świecie wędkarskim odbiły się bardzo dobrym echem, więc warto przyjść, jeżeli macie jakieś problem z zaufaniem, pokręcić, samemu sprawdzić, podjąć decyzję, tak. Jest na miejscu w sklepie, jest jeszcze parę sztuk w półce, także na pewno nie zabraknie. Dokładnie. I mamy kołowrotek, który już jest ponad rok w ofercie. Natomiast jest to kołowrotek cały czas bardzo na topie. Match FD. Na pewno kojarzycie, znacie.
rewelacyjny kowrotek, mimo że typowo do spławiczka, nie wiem jak u was, ale bardzo często klienci biorą go pod... Federka, pikerka, nie ukrywam, zdarza się, tak. Tak, i się sprawdza. W jednej wersji, tu jest 4000, tak. Aczkolwiek mamy również półeczkę tutaj niżej, 3000. Również jest w półce na zapasie, także możecie śmiało wpadać. Co też trzeba dodać, 8 kg hamulec. Wydawałoby się, że jak na taki kołowroteczek, wystarczająco, powiem szczerze. Tak, 6 łożysk, kołowrotek również posiada wersję tej szpuli drugiej. Można, tylko że nie ma jej w zestawie, tak? Tu akurat tak, trzeba sobie ją dokupić, aczkolwiek nie są to jakieś duże pieniążki, spokojnie. Dokładnie. No i spinning. Top nasz harami. Coś, co nie ukrywam, ile nam, że tak powiem, przyjdzie na sklep, tyle schodzi. Taka jest prawda, że tak powiem, sam nasz kamerzysta stosuje ten kołowrotek i jeśli jest z niego zadowolony, niech nam da na znak. Cisza. Dziękuję. Pomachał kamerą. Okay. Super. Mamy 10 łożysk, także tutaj też już faktycznie ten kołowrotek ma taką dość fajną konstrukcję. Jest czym się pocieszyć, jest czym pokręcić. Także myślę, że każdy, kto miał go w ręce, nie zdarzyło się, że wyszedł bez niego, bądź po niego nie wrócił. Nie marudził. Naprawdę, jeżeli już, to tylko domawiają sobie kolejne szpulki, żeby mieć możliwość szybkiej zmiany. Tak, 3 rozmiary, 2, 2,5, trójeczka. No co dodamy? 12 kg również tutaj jest hamulca. Myślę, że w zupełności wystarczy, gdyż tutaj jest pojemność szpulki. 2000. Przy wadze 200, zerknę sobie, niecałe 250 gram. Nie czujemy go w ręce, a tak naprawdę jeszcze dokładając wędkę ze stajni Diaflexa, trzymacie zaraz za stopką, paluszkiem, tak, i jest jak poziomica. Także zapraszamy, testujemy. Dokładnie. Czy może coś powiemy o cenach? Bo myślę, że warto. Tak, myślę, że skoro już pokazaliśmy, to powiemy przydział mniej więcej. Harami jest to plus minus 370 zł. Na Macia warto zwrócić uwagę, bo uważam, że ten kołowrotek ma bardzo, bardzo przystępną cenę. To jest około chyba dwie paczki, jeśli dobrze, czyli 200 zł. Mówimy po polsku, tak? Zaraz się znajdzie jakiś hejter. Concept Match jest to mniej więcej cena rzędu 340. FD. Podobnie. Również 340 plus minus. No i Feder Fan 220. Także są to kołowrotki, myślę, że dość przystępne i jak na to, jakie są jakości, jak pracują, że mają te 5 lat gwarancji, o których już raz wspominaliśmy, warto. Warto zainwestować, na pewno się nie zawiedziecie. Także wracamy do swoich zajęć, pokażemy wam jeszcze kolejne smaczki, które są w naszym sklepie, a tymczasem do zobaczenia.